Jak pozyskiwać klientów na Instagramie? Jak szukać naszych klientów właśnie tam, czy na Instagramie? Da się tylko wrzucać ładne, piękne fotki, nasze stories, to wszystko, co robimy, czy w ciągu pracy, czy na wakacjach. Czy możemy sprzedawać, czy możemy konkretnie pozyskiwać klientów, czy możemy też rozwijać tam swoje biznesy. Dlatego dzisiaj na tym spotkaniu będziemy odpowiadać na to pytanie razem wspólnie z Gosią Lamer, z którą zaprosiłem tutaj do nas, abyśmy razem wspólnie odpowiedzieli na te wszystkie pytania. Cześć Gosia, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie, witam Cię Piotr, witam widzów tutaj tego live'a. Poczekamy jeszcze, widzę, że już jest parę osób, za chwilę zainteresowanie było spore, muszę Ci powiedzieć, bo w wydarzeniu udział zadeklarowało kilkadziesiąt chyba osób, a prawie 100 osób było zainteresowanych, także poczekamy jeszcze na spóźnialskich. Powiedz mi Gosia, a Ty jak zaczynasz dzień? Zaczynasz od kawy, zaczynasz od herbaty, a może od wody? Zaczynam od wody, ale później wchodzi kawa i pijemy kawę w taki bardzo specyficzny sposób, nie wiem, czy może widziałeś to u mnie na Instagramie, zawsze z kawiarki. Tak. Kawiarka. Tak, zaproszenie na kawę, widziałem to. Tak, tak, to jest nasz po prostu rytuał i do tego mleko od jakiegoś czasu owsiane. Okej. Okay. No, więc taka trochę brzmi to tak jak taka coffee snobka, absolutnie nie, chociaż jeśli chodzi o ten typ kawy, to może trochę tak. Musimy tutaj dodać wam wszystkim, drodzy widzowie, że my razem z Gosią mieszkamy w Holandii, a Holandia jest takim krajem, gdzie ta kawa jest coś, w porównaniu, ja zawsze porównuję do herbaty w Anglii, tak, w Wielkiej Brytanii. Jest to rytuał, jest to coffee tutaj bardzo, bardzo popularne. No i raczej trudno robić tutaj biznes nie pijąc kawy. Ja też muszę sobie powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo ciężkie. Ale biznes online? Przy kawie najlepsze relacje się budują. Tak, dlatego ja biorę sobie łyczek teraz świeżo zaparzonej espresso. Mm. Dajcie kochani znać jeszcze, czy w ogóle znacie Gosię, czy obserwujecie Gosię na Instagramie, bo oczywiście Gosia jest specjalistką, jest ekspertem typowo od właśnie tego kanału social media, tak? Instagram. Specjalizujesz się tutaj w Holandii, z tego co wiem, z tego co rozmawialiśmy wcześniej, tutaj też twoje wykształcenie, tak, jest związane z marketingiem online, pracowałaś zawsze właśnie w firmach, tam rozwijałaś, tak, siebie i swoją wiedzę z zakresu marketingu i w pewnym momencie stwierdziłaś, że praca na etacie jest dla ciebie po prostu już nie to, co byś chciała robić. Znaczy to też jest taki powód, dlatego że chciałaś, to stwierdziłaś, rozwijać, budować coś dla siebie, a nie dla kogoś, tak? Czy to był ten powód? To moje słowa. To był ten powód. I powiedz co, żałujesz swojej decyzji? Nie, to jest w ogóle tak, jak spojrzymy na ten poprzedni rok, to dla mnie chyba było nawet błogosławieństwem, tak, że nie byłam na etacie, że mogłam być w domu i rozkładać sobie inaczej tą pracę, ale nie, to jest każdego dnia wyzwanie, to jest w ogóle, nie można porównywać pracy na etacie z biznesem. Oczywiście są takie rzeczy, które bardziej lubię, które mniej lubię, to też nie chciałabym tutaj promować wizerunku, że prowadzenie firmy to picie cappuccino z pianką na dwa palce. Espresso. Tak, espresso. To jest ciężka praca, ale absolutnie daje mi to każdego dnia ogromną frajdę, więc polecam. Fajnie. Fajnie. Fajnie, ja też od 1 stycznia właśnie już rzuciłem etat. Tak, jestem już 100% dla swojego biznesu. Słuchajcie, na razie my sobie tak różnie rozmawiamy, czekamy tutaj, patrzymy, ja prawym okiem zerkam na wasze komentarze. Ten taki small talk zawsze na początku jest bardzo przydatny, właśnie po to, abyśmy się wszyscy tutaj zebrali. Ja tylko dodam, że na koniec konkursu na koniec naszego spotkania będzie konkurs, także warto zostać. Tak, także to się zdarza, normalne, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi, a dla pewności wrzucę baner, jeżeli bym się przejęzyczył, to tutaj na pewno będzie na dole do wygrania konsultacja z Gosią, dobrze napisałem, nie zrobiłem błędu, nie, konsultacja z Gosią, dobrze. Tak, a jak my mówimy o napojach, to dajcie w komentarzu znać, co pijecie teraz, tak? No ja właśnie też się pytam właśnie, no ale już tak widzę, że kurczę, chyba wszyscy jeszcze śpią, wiesz, Gosia? Musimy poczekać, żeby pierwszą kawę będzie wypita już. Wcześniej marketingowe espresso było 8:30, wiesz? Teraz jest od jakiegoś,
nie wiem, paru miesięcy o 9.30, także mam nadzieję, że nie śpicie. Dajcie znać, co pijecie właśnie, czy espresso, czy cappuccino, a może herbatkę, a my już niedługo, kochani, przechodzimy do konkretów, tak? Bo tutaj jest Gosia z nami. Ja na pewno nie omieszkam tutaj w cudzysłowie wykorzystać Gosi na maksa i wydobyć całą wiedzę na temat Instagramu, chociaż to będzie trudne, co, Gosia, tak w godzinkę całą wiedzę. No tak, tak. Skupmy się na kilka kawałków. Ale się postaram, zrobię wszystko, co w mojej mocy. Także konkurs na koniec, będzie pytanie oczywiście w formie, konkurs w formie pytania, do wygrania 30-minutowa konsultacja z Gosią, także warto zostać z nami. Kiris pisze, kawa to podstawa. Margaret, tak? Margaret, jakie piękne imię, hej, u mnie herbatka. Agnes, następne piękne imię, jejciu, herbatkę z cytryną. Chris, też powiem ci, że masz piękne imię, żebyś się nie obraził, kawa to podstawa, także fajnie, fajnie, że jesteście, dziękujemy wam bardzo. Już widzimy pierwsze serduszka, pierwsze rączki, takie jak ja to mówię, kciuki w górę, także dziękujemy wam za nas też wiadomość, że jesteście, że interesujący jest ten temat dla was. I co, Gosia, już będziemy chyba powoli przechodzić w te meritum, co? W mięcho. Pewnie, że tak. To co? Dajcie znać jeszcze, czy ponowię nasze pytanie, czy znacie Gosię, bo ja tylko dodam, że prowadzę konsultacje, nie wiem, czy jest Monika z nami, Monika Rojczyk, jest specjalistka od reklam na Google, no i my ze sobą współpracujemy, ja też oczywiście jako ekspertkę Monikę podpytuję w różnego rodzaju sprawach, no i rozmowa była taka luźna, no ja mówię, że moim gościem będzie właśnie Gosia Lammers w następnym tygodniu, a Monika do mnie mówi, wiesz, kurczę, Gosia, super, fajnie, a ja mówię, znasz ją? No tak, no znam Gosię, no obserwuję od dłuższego czasu, wiesz, a dla mnie, wiesz, my w Holandii, Gosia, wiesz, w Polsce, także świat jest mały, online nie ma granic, biznes online nie ma granic, także czy w Holandii, czy w Polsce, czy gdziekolwiek, fajnie, że to, co robimy, dociera do każdego zakątku na świecie i w Europie, także... Tak, nie wiem. Z jednej strony ja bym chciała usłyszeć, czy mnie znacie, a z drugiej strony ja bym chciała was poznać, więc oznaczcie swoje profile na Instagramie w komentarzu w filmie, to się później znajdziemy. Dokładnie, to jest też bardzo fajny pomysł. Ciekawy jestem też, to uprzedziłaś moje pytanie i bardzo fajnie. Sorry. Ale nie, bardzo fajnie, bo ja chciałem się zapytać, czy kto tutaj na czacie ma, wiesz, profil na Instagramie, kto prowadzi, a ty od razu już zrobiłeś, żeby wrzucać tutaj z oznaczeniem, także super fajnie, także... Dzięki serdeczne. Wrzucajcie proszę swoje profile tutaj z małpką, tak? Z małpką wrzucamy zawsze? Małpka i później jak jest napisane, tak? Okej. Joanna pisze, też piękne imię, bo oczywiście to jest jak moja żona Joanna. Nie znam, ale z przyjemnością posłucham. Fajnie. Dorota już wrzuciła, ale Dorota wrzuciła link też. Link może być, czy z małpką, żeby była nazwa? Może być, tylko żebyśmy mogli się odnaleźć. Żebyśmy się mogli odnaleźć. Dobra, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy tutaj po to, aby właśnie dowiedzieć się, w jaki sposób pozyskiwać klientów. Ja sobie zrobiłem taki tytuł na wydarzeniu, jak pozyskiwać klientów na Instagramie, aby pokochali nasz biznes. Uważasz, że to dobry był tytuł właśnie, żebyśmy tak pozyskiwali klientów, żeby byli naszymi fanami, żeby nas kochali? Myślę, że to jest absolutnie spójne z tą filozofią w ogóle prowadzenia profilu na Instagramie, tak, że patrz, jaki to jest kontakt, nawet jak my tutaj rozmawiamy tutaj podczas live'a, to tak samo na Instagramie masz bezpośredni kontakt z marką, którą lubisz, tak? I to nie jest tak, że my na Instagramie jako użytkownicy tylko obserwujemy swoich znajomych, rodzinę, kogokolwiek tam bardziej prywatnie znamy, tylko także obserwujemy marki, więc ta relacja z marką jest tutaj bardzo, bardzo ważna, a kiedy ta relacja może się stworzyć, kiedy rzeczywiście lubimy tą markę, tak? Jakie marki my obserwujemy na Instagramie? Dajcie w komentarzu, może obserwujecie jakieś marki na Instagramie, które bardzo, bardzo lubicie i które po prostu każdego dnia aż czekacie na treści, które te marki opublikują. Dlaczego? Bo jesteście fanami tej marki, dlatego że coś sprawia, że ta marka ma coś w sobie takiego, że ją bardziej lubimy niż tą samą markę, która oferuje to samo, ale nie ma tego takiego pierwiastka tego, że my jesteśmy ich fanami tej marki. Tak? Tak? No chyba tak, nie? Wyznajemy te same wartości, co ta marka. Może ta marka daje nam takie uczucie, jakieś takie skojarzenia wokół tego, gdy stajemy się jej częścią, tak? Jak na przykład, no nie wiem, ja jestem fanką produktów
wyprodukowanej przez Steve Jobs. Uwielbiam wszystkie iPady, Maci, Apple Watch, to jest po prostu dla mnie super marka i gdy patrzę na treść tej marki, gdy myślę o tej marce, to jest skojarzenie takie, ja to muszę mieć, ja to muszę mieć, ja to chcę, więc to jest tak, że my stajemy i się tak jakby częścią jako odbiorcy tej marki i Instagram jest super narzędziem, które daje nam tą możliwość, żeby tak jakby mieć stały kontakt z naszą ulubioną marką. Czyli to jest coś w rodzaju takiej tuby, która służy nam do wyrażania wartości, jakimi my w naszym biznesie i nasza marka się kieruje? Tak, wartości, osobowości, to jest takie narzędzie, których oczywiście możemy tworzyć przekaz taki typu wiedza, edukacja, tak, tylko ja zawsze mówię, pamiętaj, że jak dzielisz się wiedzą, to ta wiedza jest w jakimś sensie powielana, tak, oczywiście my jesteśmy ekspertami w swojej dziedzinie, jak będę na przykład ja mówić o Instagramie, no to 100 innych osób to o tym samym mówi, tak, w mojej branży, ale nasze wartości i nasz punkt widzenia, nasze podejście do tego, co robimy, dodaje takiego poziomu innego, takiego ekstra do tego, co my sami wierzymy i w to, co sprzedajemy, czego uczymy, tak? W czym pomagamy naszym klientom. Więc tak, te wartości są bardzo istotnym elementem komunikacji, ponieważ wiesz, no tak jak ty, tak? Ty możesz mieć inne wartości niż ja i to nie sprawia, że nie mam kliku od razu, tak? I ty wyobrażasz sobie, pojawia ci się ta Gosia Lamasz ciągle w feedzie, a co ja myślisz, kurczę, ta dziewczyna zupełnie, więc zupełnie patrzymy w różne strony świata i to jest okej, ale za to ja przyciągnę do siebie osoby, które wyrażają podobne wartości, tak? No dokładnie, dokładnie. Więc to jest takie fani, przyciąganie fanów i odpychanie tych osób, które tak w cudzysłowie oczywiście, odpychanie, osoby, z którymi nie rezonujemy. Tak, czyli po prostu nie ma tego kliku i nie wyrażają tych samych wartości. Dobra, no to fajnie, tu już taką, czyli tą teorię mamy, to jest rzeczywiście, Instagram jest tym specyficznym kanałem do tego, aby wyrazić te swoje wartości właśnie w fajny, taki luźny sposób, tak? Ale mi się wydaje, rozmawiając ze swoimi klientami, kursantami, że Instagram, no to dobra, no Instagram fajny, ale tam to tylko, żeby wrzucić jakieś ładne fotki, no ale żeby tam pozyskiwać klientów i sprzedawać, no jak, przecież tam nawet linku nie można wrzucić do posta, tak? No to w jaki sposób ja mogę cośkolwiek reklamować, tak? Jak coś, jakiś produkt czy cokolwiek, jak mówić, sprzedaję ten produkt, zrobić jego zdjęcie i wrzucić post? Trzeba mieć jakąś strategię, nie wiem. Tak, strategia zawsze jest wskazana, z tym, że może od początku w ogóle, tak, sprzedaż to jest oczywiście jakiś tam, jakiś ostateczny cel biznesowy. Jednak pamiętajmy też, że na Instagramie to nie jest tylko sprzedaż, ale też lepsze zrozumienie naszego klienta, naszego odbiorcy, bo możemy mieć z nim na bieżąco kontakt, możemy mieć tak jak na Facebooku, tak naprawdę jak na wszystkich innych platformach mediów społecznościowych, wchodzimy w interakcję bezpośrednią z naszym odbiorcą i chociażby publikując treści, możemy stworzyć wokół siebie społeczność, zbudować społeczność naszych potencjalnych klientów. I w zależności od tego, jakie są reakcje naszych odbiorców na to, co publikujemy, czy to, co my mówimy, do nich przemawia, możemy już na tym etapie zrozumieć, czy to, co mówimy, w ogóle rezonuje z naszą grupą docelową. Czy może gdzieś się mijamy, jeśli chodzi o w ogóle naszą propozycję. Tak? To jest bardzo, bardzo ważne. W ogóle często polecam to takim osobom, które dopiero zaczynają w biznesie, żeby skorzystały z Instagrama, żeby budować społeczność, zanim w ogóle coś zaczną sprzedawać, albo dopiero mają pomysł i żeby zbudować wokół siebie społeczność, z którą będą mieli kontakt, jako ta grupa docelowa, która im podpowie, czy to, co oferują, ma w ogóle sens, tak? Czyli to tak na początku. I to możemy mierzyć za pomocą interakcji, za pomocą reakcji, możemy rozmawiać, może poprosić swoją społeczność o wypełnienie ankiety. To jest po prostu
złoto, tak? To jest coś, co dla wielu biznesów na początku jest no, najlepszą informacją zwrotną, bo ponieważ możemy stworzyć produkt, który na końcu nikt nie będzie kupował, dlatego że nigdy nie słuchaliśmy naszych odbiorców online, tak? Mhm. Więc. Czyli tak? Na Instagramie takim kanałem komunikacji jest wchodzenie w interakcje i wykorzystywanie prywatnych wiadomości, tak? Powiedz mi, jak jest odbierane na Instagramie, jeżeli ja jako przedsiębiorca, jako właściciel własnej firmy, własnego biznesu napiszę do kogoś, hej, cześć, tu Piotr, widzę, że obserwujesz mój kanał, słuchaj, jeżeli potrzebujesz pomocy w tym, to napisz, porozmawiamy, tak? Tak. Nie wiem. Brzmi jak świetna wiadomość, tylko ważny jest ten początek, tak? Bo sobie wyobraź, ja to zawsze porównuję, można działać jak taki sprzed, się mówi domokrążca, tak? Jak się tak dzwoni do drzwi i mówi, dzień dobry, ja mam tutaj świetne prodiża. Wymyśliłam, które gdzieś albo pościel. Ja ostatnio na ostatnim espresso, ci jeszcze przerwę, porównywałem taką właśnie sprzedaż bezpośrednio do cyganów, do cyganie, tak? To są Rumuni, którzy sprzedają na parkingach i też gdziekolwiek właśnie wchodzą i oferują swój towar, także może troszeczkę tak bardziej hardkorowo. Ja wymyśliłam prodiżę, nie wiem dlaczego, może mam ochotę jakieś ciasto, pamiętam. nie wiem czego prodiżę. To po prostu trzeba się zastanowić, dlaczego to jest prodisz. Okej, okay, wróćmy do meritum. Jak ktoś do ciebie zadzwoni i tak nagle niespodziewanie ci coś zaoferuje, to ty masz taką reakcję, ja nie prosiłam, nie dziękuję, więc to może być różne odbieranie. Ja sama widzę, jeżeli dostanę taką tak zwaną zimną wiadomość od kogoś, to z definicji mam po prostu taką reakcję, nie dziękuję, tak, na razie w ogóle na tym o tym jeszcze nie myślę, ale jeżeli będziemy działać na podstawie pozwolenia, tak, jeśli mówię o pozwolenia, to ktoś nas zaczął obserwować, ktoś bardzo intensywnie angażuje się z naszymi treściami, ktoś nam dał zaznać za pomocą Instagrama, że po prostu jest zainteresowany tym, co oferujemy, to rodzaj pozwolenia i wtedy to, że my napiszemy tą wiadomość, albo nawet czy przeniesiemy te reakcje, te komentarze pod postami, kiedy rozmawiamy sobie z naszym odbiorcą, potencjalnym klientem i on o coś nas pyta, to możemy zaproponować, przenieśmy tą rozmowę do prywatnej wiadomości, albo obserwując, że ta osoba rzeczywiście jest bardzo zaangażowana i możemy jej lepiej pomóc, to my postawimy ten pierwszy krok, wysyłając jej prywatną wiadomość, czyli mamy to po naszej stronie, tak, a nie czekamy, nie zastanawiamy się, kiedy, jak podjąć ten kontakt, tylko czekamy na moment, rzeczywiście dostaniemy takie pozwolenie, tak, na ten przyzwolenie. Ale co, mam zapytać, słuchaj, mogę przedstawić ci swoją ofertę? Nie, no wiesz, to dobre pytanie. Możesz to zrobić oczywiście, to nikt nikomu nie broni, ale co najważniejsze jest, ja zawsze myślę o takim, okej, na jakim etapie jest ta osoba, tak? Bo możesz... Ja mówię, że wiesz, ktoś nas zaobserwował, nie mieliśmy jeszcze kontaktu. Mhm. Ktoś zaobserwował nasz profil, ja po prostu piszę do niego wiadomość, słuchaj, cześć, fajnie, dziękuję ci, że zaobserwowałeś mój profil. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie, nie wiem, reklam na Facebooku czy prowadzenia Instagrama, daj znać. To daj mi znać i wtedy jest reakcja na zasadzie, rozmawiasz sobie, czyli na podstawie rozmowy wyczuwasz, okej, jak możesz pomóc tej rozmowy, to osoba sama ci da znać, czy chce twojej konsultacji. Co najważniejsze, ja zawsze mówię, daj coś tej osobie, jakieś wsparcie, nawet jeżeli nie chciałaby, czy nawet nie jest gotowa do tego zakupu. I tutaj super sposobem jest budowanie listy mailingowej, tak? Czyli po prostu możesz powiedzieć, tak jak na przykład twoje wiadomości, jeżeli ci w czymś mogę pomóc, to daj mi znać, a już teraz chciałam ci zaoferować prezent, tutaj przysyłam ci link do mojego e-booka do pobrania, mam nadzieję, że skorzystasz. I budujesz listę mailingową. No i super, a propos linków do pobrania, na pewno tutaj później, jeszcze może nie teraz, żebyście nie uciekali, nie pobierali do przewodnika Gosi tutaj, który właśnie przeprowadzi was w tych wszystkich podstawach, jeżeli chodzi o Instagram, do pobrania całkowicie za darmo wrzucimy, później już na sam koniec i na sam koniec tutaj na dole na pasku widzicie, że będzie konkurs i do wygrania będzie konsultacja, 30-minutowa konsultacja z Gosią. Ja tylko chciałbym, Gosia, tutaj mamy zerkam, nie wiem, ty też widzisz czat, tak? Mamy pozdrowienia z Eindhoven, z Hagi, ja pozdrawiam z Horn, a nie wiem, Gosia, gdzie ty jesteś, w Holandii? A mnie sport pozdrawia.
Okej, okay, okej, okay, super. Słuchajcie, wcześniej jeszcze tak Dorota napisała, że hakerki sukcesu, popiel, pozdrawiamy Bartka oczywiście, PSC, nie wiem co znaczy PSC, obserwowane firmy na Instagramie, do naszego pytania Dorota nam wcześniej odpowiedziała. Pani swojego czasu? Może tak, pani swojego czasu, super, wow, brawo, no ja nie skojarzyłem. Słuchajcie, dajcie znać proszę, czy jeżeli macie, jeżeli prowadzicie swoje linki na Instagramie, bo widzę, że parę osób dołączyło, wrzućcie czy z małpką, czy bezpośredni link do komentarzy, żebyśmy się mogli lepiej poznać. Chyba Gosia ma jakiś taki plan, żeby po live'ie troszeczkę tak poznać, popatrzeć. Także dajcie znać. I jeżeli oczywiście macie, tak, napisała nam Dorota, pani swojego czasu, jeżeli macie jakieś pytania, ale fajnie, zobacz, słuchaj, co dostałem, super. Dawno mnie tu nie było, stęskniłam się, super Kasia, witaj serdecznie, my też również stęskniliśmy się i dziękujemy wam serdecznie, że jesteście tutaj, że inwestujecie swój czas, gratulacje, słuchajcie, że chcecie zdobyć tą wiedzę, że chcecie się rozwijać, naprawdę bez was nie byłoby nas tutaj z Gosią, my moglibyśmy się umówić na kawę, prawda, sobie porozmawiać, ale to jest wszystko dla was i bez was nie byłoby nas, ta dyskusja jest tutaj dzięki wam przede wszystkim, także jeżeli macie jakieś swoje sugestie, swoje pytania, swoje doświadczenia, proszę wrzucajcie w komentarze, a my z Gosią będziemy na bieżąco tutaj odpowiadać. Czyli nie będzie odebrane, bo wiesz co, dlaczego pytam? Ostatnio ja też bardzo zachęcam swoich właśnie też odbiorców do tego, aby wykorzystywali profil prywatny na Facebooku i niby, że już staje się to już bardziej do tego, aby pozyskiwać właśnie klientów do biznesu, już staje się to bardziej powszechne, ale jednak wiele osób ma opór. I ostatnio miałem taką krótką jeszcze tylko wymianę na Messengerze, zaprosiłem do znajomych osobę, która napisała do mnie bardzo fajną wiadomość, że właśnie zajmuje się sprzedażą kawy, dystrybucją kawy. No ja odpisałem, że bardzo lubię kawę, ale obecnie przebywam w Holandii, także i tam parę taka była wymiana zdań. I ta osoba mi przeprosiła, przepraszam, że nie odbierz mnie źle, że napisałem na profilu na prywatnym, na Messenger. Ja mówię, słuchaj, nie odbieram ciebie, mówię źle, super fajnie, zrobiłeś to w bardzo fajny sposób i gratuluję. I to jest okej. Czyli na Instagramie możemy takie wiadomości napisać bezpośrednio. A powiedz mi, co my jeszcze możemy zrobić? Czy Instagram jest takim uzupełnieniem na przykład naszych profili na Facebooku, na LinkedIn, czy naszej strony internetowej? Czy my możemy w ogóle tylko i wyłącznie skupić się na Instagramie? Czy my mamy tam w ogóle narzędzia? Czy możemy tam stworzyć sklep? Czy możemy w ogóle tylko i wyłącznie na Instagramie pozyskiwać klientów i tam sprzedawać? Absolutnie możesz pozyskiwać klientów bezpośrednio na Instagramie, bo też pamiętajmy o drodze klienta, że klient może nas wyszukać na Instagramie przez wyszukiwarkę Instagrama, znaleźć nas za pomocą hashtagów i tak hashtagi działają i tak ludzie używają hashtagów, żeby znaleźć nasze treści i żeby dzięki temu trafić na nasz profil. Uprzedzam pytanie i ja to widzę cały czas, tak? Ja za pomocą prywatnych wiadomości rozmawiam z moimi klientami, potencjalnymi klientami, tak jakbym wysłała sobie z nimi maile, tak? Więc tak samo jak mogą wysłać do mnie pytanie o moją konsultację czy o mój kurs mailem, tak samo mogą się skontaktować ze mną w prywatnej wiadomości, a rozmowa w prywatnej wiadomości jest o wiele bardziej dynamiczna. Możesz wysłać linki do swojej oferty, możesz przedstawić całą propozycję swoją i to się naprawdę dzieje, tak? Więc to z jednej strony możesz to bezpośrednio sprzedawać, możesz wszystko komunikować, tworzyć treści wartościowe, które przyciągną twojego odbiorcę do twojego profilu. Następnie zbudować relacje ze swoimi odbiorcami, a następnie zamknąć sprzedaż za pomocą tych prywatnych wiadomości. Czy to proaktywnie działając, że kontaktujesz się sam z tymi osobami, które z sobą są i rzeczywiście dały ci znać, że są zainteresowane tą twoją propozycją, czy te osoby bezpośrednio same do ciebie piszą, ponieważ są zainteresowane tym, co robisz, tak? Więc to jest tak, może być to twoja główna baza twojego biznesu i sprzedaży. Okay. To jest jeden element, tak? Tylko ja zawsze mówię, bądźmy smart, jeśli jeżeli rzeczywiście tworzymy biznesy, a zakładam, że wszyscy tutaj widzowie mają to na celu, to jest jeszcze wiele innych możliwości budowania społeczności za pomocą
społeczności na Instagramie, tak? Bo z jednej strony budujesz swoich odbiorców tam, to jest obserwatorzy, tak? Masz swoją bazę swoich odbiorców, ale jednocześnie możesz budować listę mailingową, właśnie proponując regularnie swoim odbiorcom bezpłatne treści do pobrania, które są tym, czego oni potrzebują, które odpowiadają na to, co dali ci znać, że chcą wiedzieć od ciebie i rozwiązuje ich problem w kontekście tego, w czym jesteś ekspertem, ale też możemy kierować reklamę, tak, do tych odbiorców, którzy się angażują z naszymi treściami. Więc tak naprawdę mówimy tutaj o trzech, tutaj moja pan, tak, ja tutaj wyciągam rękę i mówię o trzech kanałach budowania społeczności. Społeczność organiczna, budowanie społeczności na Instagramie, budowanie listy mailingowej, czyli tworzenie jeszcze głębszą relację z swoim odbiorcą i tworzenie społeczności, do której możemy kierować reklamę. Okej. Okay. To ja jeszcze, zanim teraz zadam tobie kolejne pytanie, zapytam naszych odbiorców. Tutaj Kasia napisała, zaraz już tutaj wrócimy na czat. Czy wy uważacie, że komunikacja w profilach prywatnych, wiadomościach prywatnych, przedstawianie swoich ofert i tego, czym się zajmujemy, to jest normalna biznesowa komunikacja, czy to jest już rodzaj z takiego spamu i nachalności? Dajcie znać, ciekawy jestem, ja nie wiem jak ty, Gosia, ja jestem ciekawy zdania naszych odbiorców. Dajcie znać, czy to jest po prostu coś normalnego, coś oczywistego, prowadzimy swój biznes w wiadomości prywatnej. To jest gwiazdeczką, jeżeli ktoś rzeczywiście dał nam znać, że jest zainteresowany tym, co chcemy robić. Tak, tak, no tak, dokładnie, oczywiście, że tak, nie, w taki sposób, nie taki właśnie... Nie na zimno. Sprzedaż prodziżu, tylko, tylko właśnie w taki kulturalny sposób, ale dajcie znać, czy to jest dla was już troszeczkę krok za daleko, czy to jest okej, okay. Dajcie znać, a my już w międzyczasie, już się pojawiają pierwsze komentarze, do nich zaraz wrócimy, właśnie na temat linków, wiesz, bo wspomniałaś, że właśnie w wiadomościach prywatnych możemy wysyłać swoje linki do pobrania, a na Instagramie jest troszeczkę inaczej, tam są, każdy kanał na social mediach ma swoje jakieś tam, prawda, zasady i reguły, no i wiadomo, że na Instagramie nie bardzo mamy możliwości, aby te linki po prostu wrzucać, tak, bo w poście nie możemy wrzucić linku, czyli jak my możemy taki link dać do, na przykład do pobrania lead magnetu, wiadomość prywatna zostaje tylko? Ostatecznie tak, tylko znowu wracamy do tego, to co wspomniałam wcześniej, o tym, do tego przyzwolenia, tak, czyli wyobraź sobie, że no masz społeczność, nawet jeżeli to jest mała społeczność, masz, nie wiem, 100 obserwatorów na Instagramie, oni cię obserwują z jakiegoś powodu, tak, potencjalnie, że są zainteresowani tym, co oferujesz, tak, bo zastanówmy się, jak my używamy Instagrama, my obserwujemy profile, które mają odpowiedź na problem, który my z którą akurat się borykamy. Ok, czyli obserwuję twój profil. No i ty na Instastory sobie nagrywasz Instastory i mówisz, ej, słuchajcie, przygotowałem dla was e-book, który dokładnie odpowiada na pytania, które macie związane z automatyzacją, tak? Czy nie wiem, lejkiem sprzedażowym. Jeżeli chcecie pobrać, to dajcie mi znać, tutaj przygotowałam wam ankietę, tak lub nie, zagłosujcie. Jeżeli chcecie dostać link do e-booka do pobrania, zagłosujcie na tak. I wtedy każda osoba może ci powiedzieć, chce czy nie chce tego e-booka i odpowiadasz prywatnej wiadomości do tych osób, które ci powiedziały tak. Okej, okay, i to jestem w stanie taką ankietę wrzucić w poście czy w stories? Czy... Na stories dodajesz ankietę, która mówi tak lub nie i do każdej osoby, która zagłosowała na tak, możesz wysłać prywatną wiadomość, to dokładnie ci Instagram pokazuje, nawet może przy tej imieniu tej osoby, która zagłosowała na tak, jest możliwość wysłania prywatnej wiadomości i przynosisz rozmowę do prywatnej wiadomości. I tutaj nie ma mowy o żadnym spamie, bo ta osoba chce twój e-book. No tak, tylko rzeczywiście właśnie Instagram jest takim miejscem, w którym troszeczkę trzeba się tak nakombinować, nagłówkować, żeby poprowadzić tego naszego odbiorcę do tego punktu docelowego, tak? Na Facebooku, na LinkedIn, na różnych rodzaju innych mediach społecznościowych, tam mamy, wiesz, możemy wrzucać link, post i my musimy się jakieś kombinacji robić, tak? Ankieta, później wiadomość prywatna. Czy to jest twoim zdaniem jakimś takim punkty może oporowy, tak, dla wielu osób, którzy właśnie nie wykorzystują potencjału Instagramu? Tak, ja zawsze mówię, jeżeli coś jest punktem oporowym dla wielu, to znaczy, że jest szansa dla niewielu, tak, ogromna.
bo jeżeli większość tego nie robi, to znaczy, że jeżeli my to będziemy robić, to wykorzystujemy ogromną siłę tego narzędzia. Jest w tym szansa. Wiesz, możemy to w różny sposób, nie chcę powiedzieć, że to jest ta strategia, o której ci mówię, o tym obudowaniu listy mailingowej za pomocą tych prywatnych wiadomości, to jest strategia dla rzeczywiście osób, które they go for it, tak, że mają, że skupiają się na tym. Jest to, z drugiej strony, minusem tej strategii, znaczy strategii udostępniania linku jest taki, minus, że nie masz żadnej kontroli, czy odbiorca kliknął na to, czy znalazł drogę do twojej oferty, czy do twojego e-booka, może miał pytania, na które ty nie mogłeś odpowiedzieć, bo ta osoba nie chciała tego publikować na forum publikum, bo nie wiem, to jest bardziej, wiesz, czasami takie pytania ludziom się wydają, że to sprawia, że oni źle wyglądają, jak mają to pytanie, więc też się nie chcą otwierać próba publicznej dyskusji na dany temat, podczas gdy ta rozmowa w prywatnej wiadomości zupełnie inaczej wygląda. Tak, jeżeli masz takie nastawienie, ja chcę tej osobie pomóc i nawet jeżeli mam za darmo w tym, akurat w tym momencie odpowiedź na jakieś pytanie, to sobie, tak, twoja przykład twojej kawy, tak, to ta osoba, która do ciebie napisała. Ta rozmowa zupełnie inaczej wygląda i masz taki, jako sprzedawca masz większą kontrolę nad tym w ogóle, co się dzieje. Wrzucając linki, nie masz żadnej kontroli, nie masz żadnego wpływu na to, czy to samo. To kliknie, oczywiście, jedyne co, że wskazujesz jej drogę do miejsca, gdzie chciałaby, żeby poszła, tak? A tutaj już rozmawiasz z klientem, tak? Więc jeżeli po twojej stronie jest dobrze poprowadzić tą rozmowę w taki fajny sposób, żeby rzeczywiście albo pomóc tej osobie, albo coś sprzedać. To też nie zawsze musimy myśleć, okej, ja dzisiaj to sprzedam, bo ja czasami widzę historię rozmów z moimi potencjalnymi klientami i ta rozmowa może się zaczęła pół roku temu, tak? Czasami się zaczęła teraz, tu i teraz i już teraz możemy zacząć działać razem, współpracować, a czasami ktoś potrzebuje więcej czasu na ten temat w tym kontekście. Okej. Nie, no rzeczywiście, to jest bardzo ciekawe podejście i rzeczywiście coś w tym jest i zgadzam się z tobą, że tu jest troszeczkę taka jakość do ilości, tak? Tutaj możemy tak to... Pięknie powiedziałeś, widzisz, to jest taki mój cytat. Tak, okej, super. Nie wiem, czy wiesz, przypadkiem, czy gdzieś to się działo z tyłu mojej głowy, a słuchaj, teraz właśnie mamy tutaj parę komentarzy, na przykład Margaret napisała, ja nie lubię, jak ktoś do mnie pisze, zaraz potem polubiłam jakiś post, tak, działają ludzie z MLM. Tak, działają, to też Piotrzek, to nie idzie do przodu, ten się cofa, zgadza się, ale czasami mówię, że trzeba zrobić czasami krok w tył, żeby później zrobić dwa do przodu, także to nie jest takie jasne, Joanna. O, to jest już tutaj Dorota, którą serdecznie pozdrawiamy. Wpiszę oczywiście w moim imieniu, bo Dorota jest z nami na czacie. Dorota moderuje czat. Moderuje to takie słowo, nie pasuje. Dorota jest po prostu z nami. Społeczność. Dba dokładnie o moją społeczność, buduje i rozmawia, także dziękuję Dorocie serdecznie. A ja mogę w pełni zająć się wspaniałymi gośćmi. Coś w tym jest, mnie najbardziej denerwuje ta strategia, kiedy mówię, że nie, dziękuję i słyszę, okej, to mówimy się na przyszły miesiąc, zadzwonię do ciebie za dwa tygodnie. Wiem, że tak działa skrypt takich rozmów, ale czuję się wręcz osaczona wtedy. No, mówimy o prodiżach wtedy, tak? Tak, to już wtedy mówimy, nie, dziękuję prodziżu, to wiesz co, jak odpisuję, no to będziemy może tak odpisać, nie, dziękuję, prodziż już mam, tak? Zróbmy sobie taką standardową linijkę, taką skąd będziemy kopiować, nie, dziękuję, ja prodziżu nie mam. I to jakie prodziże? Ktoś do mnie pisze. Prodiża w tych czasach. Ja już prodzisz mam. Nikt się nie dziwi. Poznałem świetne osoby, pierwszych klientów miałam z Instagramu. Super, fajnie, Kasia. Zobaczcie, ile jest waszych doświadczeń, tak? Każdy ma z nas inne komunikacji na maila, tak? Odbywam też maila, także komunikacja na maila, okej, to jest też oczywiście strategia. Jak ktoś na samym początku konwersacji wali swoimi ofertami, to u mnie ląduje w zablokowanych. Też, no, proszę bardzo, Chris już z grubej rury. W dzisiejszych czasach to już jest chyba normalne, często prostsze niż mail, ale to często niezbyt dobrze stargetowane. Nadal normalnie i w porządku, jeśli nie jest nachalne. Tak, dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, zgadza się. Głosowanie jest dobrym pomysłem, to już mówiliśmy, bo to właśnie poprowadzenie, czyli podsumowując to taką naszą pierwszą część, słuchajcie, Instagram, czyli wymaga od nas więcej zaangażowania, więcej takiego może podejścia strategicznego, ale
dużo lepsze mogą być efekty, tak? Bo budowanie tych relacji właśnie poprzez komunikację, poprzez pisanie wiadomości, poprzez zadanie pytań, słuchajcie, my możemy lepiej poznać naszych klientów. Wiesz, ja też dochodzę do takiego wniosku, bo oczywiście my wszyscy się rozwijamy i ja poprzez obserwacje różnych social mediów też stwierdzam, że Instagram, w Instagramie można nie tylko naszym punktem tym końcowym, docelowym musi być ta sprzedaż i czy pobranie lead magnetu, ale tam możemy właśnie pozyskać wiele, wiele informacji cennych w rozmowach z naszymi odbiorcami, czego tak naprawdę nasi odbiorcy potrzebują. Dokładnie i tak wiesz, no, to zawsze tak, czy to ja zawsze widzę to tak jak mamy już tą społeczność i czy to jest społeczność na Instagramie, czy mamy społeczność, do której możemy, która powiedziała tak naszemu newsletterowi, czy to jest Facebook, czy TikTok nawet, tak, to jest to społeczność, to są ludzie, którzy potencjalnie zainteresowani się czym czy robimy, tym, co robimy i to są osoby, które też mogą razem z nami w naszą podróż, naszego biznesu dołączyć, tak, czy jeżeli będziemy w przyszłości nowe produkty, to są ludzie, którzy potencjalnie nam pomogą, podpowiedzą, czy to jest fajny produkt, czy może nie fajny. To są osoby, które mogą go przetestować, mogą dać ci feedback. To jest po prostu super, tak? I to jest potencjał, który wielu, wielu nie używa. Osób, które zaczynają w biznesie, nie wykorzystuje, bo może nie zna możliwości. A dla mnie to jest po prostu złoto, tak? Na początku musisz mieć wokół siebie osoby, które ci krytycznie powiedzą, słuchaj, ta lekcja na temat tego Instagrama, ja totalnie nie zrozumiałam, powiedz jeszcze raz, zróbmy to inaczej, tak? Albo coś w tym stylu, tak, ja też tak w ten sposób trzeba słuchać swoich odbiorców, więc bo ostatecznie sprzedajemy produkt, który odbiorcy muszą być zadowoleni, bo dzięki temu będą go polecać innym. Dokładnie, a jak będą mieli efekty, jeżeli będą osiągać efekty dzięki naszym rozwiązaniom, to już jest cel naprawdę w 100% spełniony. Słuchajcie, kątem, prawym okiem zerkam na komentarze, lewym okiem na drugi monitor i właśnie dostałem, słuchajcie, tak, mam bardzo, nie mam jeszcze środkowego oka. Poczekaj, próbuję. Z jednej strony na komentarze, drugie na monitor. Nie, mi to nie idzie. Wiesz, kwestia wprawy. Słuchajcie, dostałem właśnie wiadomość, ja już tylko puentując tę naszą dyskusję na temat tych prywatnych wiadomości, przed chwilą, słuchajcie, nie wiem, czy to jest, czy ktoś napisał będąc, ale myślę, że nie, bo dostałem wiadomość prywatnej, jeżeli chodzi o Facebooka. Dzień dobry, panie Piotrze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Przy okazji się przedstawię, prowadzę kancelarię adwokacką specjalizuję się w prawie cywilnym, bla, 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 egzekucyjnym, prawie bankowym oraz konsumentów. Jeżeli będzie pan potrzebował pomocy w kwestiach prawnych, w zakresie mojej specjalizacji, to służę pomocą. Pozdrawiam. Ja tutaj włączam, nie mam takiego dźwięku, ale brawa. Nie? Słuchajcie. Przyjazne, nienachalne. Tak, ja odpiszę z przyjemnością, powiem dziękuję serdecznie za informację. Tak, zobaczymy, teraz akurat może nie, ale w przyszłości jak najbardziej i pożyczę i będę życzył miłego dnia i powodzenia i to jest, i nie wiem, ja osobiście nie odbieram tego jako sprzedaż, ale oczywiście my wszyscy mamy różnego rodzaju pytania, nie wiem, czy by ta osoba trafiła od razu do Chrisa, do zablokowanych, ale zobaczymy. Słuchaj, dobra, Gosia, czyli tak, już mamy wszystko, że Instagram naprawdę fajnie, warto, budujemy relacje, budujemy wszystko, tylko powiedz mi, jak zacząć? Po prostu zacząć, tak? To ja wiem, że to brzmi tak bardzo niekonkretnie, ale to, co widzę, to, że zbyt długo czasami myślimy nad tym, jak podejść do tematu. Wynika to z moich obserwacji i z tego, co też sama, tak jakby przyszłam też tą drogę, tak? To mogę mówić o swoich prywatnych doświadczeniach, z takiego oporu wynikającego z perfekcyjności, z takiego uczucia, że zanim coś opublikujemy, zanim zrobimy to zdjęcie, napiszemy post, dobierzemy hashtagi, to musi być to idealne, bo my wchodzimy w jakiś świat, który już jest troszeczkę taki w naszych oczach, oni już wszystko wiedzą, oni są lepsi, oni są dalej niż ja, jak ja wyskoczę z tym postem, to z czym ja do ludzi. To są takie myśli, które tak sobie wybieram, takie cytaty, z którymi ja miałam na początku, ale cytaty też, to co słyszę, tak, z bezpośredniego kontaktu z odbiorcami, że zanim my coś opublikujemy, to musi być idealne i co się dzieje? Nie publikujemy nic.
Tak jest. A wiesz co, Gosia, jeszcze w międzyczasie zapytajmy się, czy identyfikujecie się z tą wypowiedzią Gosi, bo ja w 100%, słuchajcie, pomimo swojego jakiegoś tam doświadczenia, pomimo pokonywania jakichś swoich oporów, Facebook jest moim wiodącym kanałem i to nie ma do nic dwóch zdań, świadomie to wybrałem, zrobiłem, ale Instagram rzeczywiście, tam patrząc na ten Instagram, to kurczę, wszystko takie piękne, wymuskane, te zdjęcia, te storiesy, to wszystko poskładane, muzyczka, wiesz, jakieś efekty, przejścia, nie wiadomo, cudy, niewidy. No i my się zastanawiamy, tak, nie, kurde, chciałbym coś wrzucić, no ale co ja wrzucę? Zrobię sobie zdjęcie, jak jem jajecznicę, czy no nie wiem, czy stoję gdzieś pod blokiem, no to nikt tego nie zareaguje nawet na to. Tak? No i ten opór, ja się identyfikuję tu w 100%. Nie wiem, tak. Dajcie znać na dzięki czacie. Dzięki Piotr, bo nie wszyscy są w stanie się przyznać do tego, więc bardzo fajnie, że o tym mówisz. Przybijamy no, sobie piątkę. Jak się przybija tutaj piątkę? Nie wiem. Tak. Tak. Z odbiorcami też. Tak, więc dzięki za to, więc absolutnie, więc to jest tak, że jeżeli nie zaczniemy, to nigdy to nie stanie się naszą taką platformą aktywności, że będziemy trochę teoretyzować, tak, takim postem opublikowała, taki bym, ale to coś tam i to nie będzie w ogóle, nie zaczniemy, a jak nie zaczniemy, nie będziemy mieli feedbacku do naszej społeczności, nie będą mogli zareagować na to, co my publikujemy i my nie będziemy mogli zrozumieć, w czym możemy lepsze treści, jak możemy je ulepszyć, tak, wiesz, te rolki, które Instagram Reels, czyli te nowe śmieszne takie filmiki, gdzie się coś tam trochę tańczy albo przekazuje wiedzę merytoryczną typu i TikTok, to wiesz, ja sobie nie wyobrażam, że ja bym to publikowała wtedy, kiedy zaczynałam. W ogóle zapomnij. A teraz to jest kwestia nagrania rolki, opublikowania i idziemy dalej z tym dniem, tak? Więc to są rzeczy tak jak fajne porównanie, jak jeździmy na rowerze, tak? Jak dziecko się uczy jeździć na rowerze, wskakuje, czy nawet dorosły, tak? Wskakuje na rower, najpierw się przewróci, albo ciągle musi się przystopować, coś tam jeszcze nie działa, trzeba podnieść świdełko, ramę, cokolwiek. Gdy zaczniemy częściej jeździć, zaczniemy troszeczkę się już rozglądać, cieszyć się tą podróżą. A już jak jeździmy codziennie... Moja córka już bez trzymanki jeździ. A, no widzisz, piękne. Super. 4 lata. Tak, 4. Pięknie, super, gratuluję, bo to jest w tym kraju bardzo ważne. Jak jeździmy regularnie, to się cieszymy tym procesem, zaczynamy sobie myśleć, a to pojadę tam, inna trasa, może trochę dłuższa, może trochę trudniejsza. Tak samo jest z tworzeniem treści na jakiejkolwiek platformie. Tak, tutaj zgadzam się, ale wiesz co, jest taki obraz, zobacz, że tutaj pojawiło się parę komentarzy. Gosia ostatnio rzuciła... ręcznikiem na głowie i wyszło super. Tak, okej, okay, nie? Ale to jest zło, zobacz. Oczywiście, nie? To było post, czy to był stories? Stories chyba, czy post? Stories to chyba było. Instagram Reels. O, to była rolka. Ale powiedzmy jeszcze, że nie wiem, Gosia, w Polsce już można rolki, bo ja wiem, że w Holandii tak, w Polsce też już można. I tutaj jest rzeczywiście... to było przygotowywane, tak? Ty już to przygotowujesz, ty już jesteś w tym doświadczona, ale my porównujemy się zawsze z osobami, które już do tego momentu doszły, tak? Które już jeżdżą na kolażówce, tak? Ale nie patrzymy na to, jak wszyscy ci inni, tak jak ty, Gosia, zaczynałaś, prawda, też jeszcze z kółkami bocznymi, tak, na rowerze, tak, miałaś kółka tak. boczne, nie, na Instagramie, także to jest też ważne, żebyśmy nie porównywali się, no ale wiesz, w teorii fajnie, ale w praktyce jest to trudne, tak, jeżeli my właśnie widzimy takie fajne dookoła storiesy, rolki, wszelkiego rodzaju cuda, niewidy, no to no jest ten opór, tak, no i nie ukrywajmy, że ciężko nam jest cokolwiek wrzucić. Powiedz mi tak najprościej, od czego możemy zacząć, jeżeli chodzi o swój profil, mamy swój biznes, chcemy zrobić profil, czyli przede wszystkim zdjęcie profilowe, jest ten krótki opis i czy zacząć od zwykłych postów, tak? Czy w ogóle rozwiązaniem jest, jeżeli już mamy profil na Facebooku, bo wiemy, że z Facebooka można jednym kliknięciem publikować na Instagramie. Czy ty jesteś zwolenniczką takiego rozwiązania na początek, po prostu powielania tego, co jest na Facebooku, na Instagram, czy trzeba tworzyć naprawdę coś oryginalnego, coś wymyślonego? Wiesz rolki, co? Rolki w ręczniku na głowie. To są dwa różne pytania.
Podzielmy to sobie, okej? Okay? Dobra. Ja to sami mam, także przepraszam. Jak zaczniemy, tak, to trzymajmy to pytanie, bo to też jest fajne pytanie, myślę, że wartościowe dla widzów. Mm-hmm. Zaczynamy od tego oczywiście, że określamy, w jakiej niszy jesteśmy aktywni, w czym pomagamy naszym odbiorcom, tak? I fajnie to zdanie, tak, że w czym pomagam, komu i jaki rezultat oferuje, wrzucamy, dokładamy do swojego, do naszego Instagram bio. Dlaczego? Po to, żeby odbiorca mógł od razu zrozumieć, wchodząc na nasz profil, w czym my możemy tej osobie pomóc. Czyli kawa na ławę konkretnie, bo mamy tam mało znaków. Tak. Nawet ty, mój, to co ty wrzuciłeś w poście promujący ten live, użyłeś tego zdania, które jak naprawdę używam, tak? Oczywiście w różnych formach, czy na stronie, bo mogę więcej, czy na Instagramie trochę skrócona wersja, pomagam przedsiębiorczym kobietom w pozyskiwaniu klientów na Instagramie, nawet gdy mają małe społeczności, tak? To jest wiadomo, co robię, komu pomagam, jeszcze mój sposób działania. Więc dokładnie to samo wrzucasz, dodajesz do swojego Instagram bio. Dzięki temu przyciągasz osoby, które są potencjalnymi twoimi klientami, odbiorcami. A nie wszystkich, tak? Bo to też musisz po prostu określić swoją niszę. Następnie, gdy już to zrobisz, określ kilka tematów, na które publikujesz na swoim koncie. Mówię tutaj jeśli mówię o kilka, to zacznij od dwóch, trzech, nie za wiele, maksymalnie pięć tematów. Jeżeli naprawdę chcesz intensywnie działać i dużo masz do powiedzenia, to może być to więcej, ale tak dwa, trzy na początek. I żeby wiedzieć, o czym publikować, pytania twoich klientów, najczęściej zadawane pytania twoich klientów. To numer jeden, dawanie odpowiedzi, pokazywanie twoich takich tutoriali małych, twoich sposobów na osiągnięcie tego, co chcą twoi klienci. Czyli znając problem swojego klienta, możesz tworzyć dla nich treści, które im służą. Czyli dzięki temu będziesz budować społeczność, której służysz, której pomagasz i dajesz im dzięki temu, tym osobom, powód, żeby obserwowali w ogóle twój profil. Zrozumieli, w czym jesteś ekspertem. I publikujesz te treści regularnie. I jeśli mówimy tutaj, wracamy do tej perfekcyjności, zacznij od jednego typu treści, czyli publikujesz najpierw na przykład posty ze zdjęciem, tak? Zdjęcie plus opis do zdjęcia plus hashtagi. I robisz to przez 30 dni, stajesz się w tym masterem, bo już wiesz dokładnie, o co chodzi, zwiększysz dzięki temu swój, wiesz, jak lepiej te zdjęcia robić, jak lepiej pisać opisy. I jak już to się zaprzyjaźnisz z tym typem treści, to mówisz, ok, podciągasz rękawy, ja jestem teraz gotowy na grafiki z tekstem. I robisz to przez kolejne 30 dni. Okej, okay. Ale zdjęcia swoje czy stokowe? Swoje. Swoje. Stokowe. Mówiłyśmy już na ten temat. Ja do tego to pytanie dodałem, słuchajcie, bo to oczywiście jest rada od Gosi. To nie jest dla mnie żadnym też tajemnicą, że ja korzystam z rad ekspertów i też taki coaching u Gosi razem odbiliśmy. Z tego względu, że ja bardzo jestem ciekawy Instagrama, zgłębiam ten obszar. No i na twoje, oczywiście na twoją radę już od jakiegoś czasu zamiast zdjęć stokowych wrzucam swoje zdjęcia, tak? Bo oczywiście ty to widać, tak, że to lepiej działa i no i tam się nie sprawdza. Na Facebooku może tak, ale na Instagramie nie. No czyli i teraz zdjęcia, nasze zdjęcia. Nasze zdjęcia, bo to z tobą twój odbiorca wchodzi w interakcję, a nie z osobą, która udostępnia swoje zdjęcie stokowe, tak? To jest bardzo ważne, że budujemy relację z tym, z tą osobą, która stoi za kanałem, która prowadzi ten profil. Więc robisz to przez jakiś czas i kiedy poczujesz, że jesteś w tym lepszy, czujesz się z tym pewniej i poczujesz, że chcesz czegoś nowego spróbować, to dokładasz do tego nowy typ treści, tak? Czyli na przykład grafiki z tekstem, albo na przykład karuzele, czyli te takie małe instagramowe prezentacje. I co robisz? Wymiennie publikujesz zdjęcia, publikujesz grafiki z tekstem, zdjęcia, grafiki z tekstem. Dzięki temu wprowadzasz nowy typ treści u siebie na profilu, nowy sposób prezentacji treści. I tak robisz to tak naprawdę z każdym typem treści, po to, żeby po pierwsze maksymalnie wykorzystać potencjał Instagrama. Tak, Instagram daje różne możliwości prezentacji twoich treści. Gdy robisz tylko i wyłącznie coś cały czas w jeden sposób, to nie wykorzystujesz maksymalnych możliwości Instagrama. Z drugiej strony, po jakimś czasie zrozumiesz, co bardziej twoi odbiorcy lubią i co tobie sprawia przyjemność tworzyć.
Ja na przykład nie przepadam koniecznie za tworzeniem video, tak, żeby każdego tygodnia ze 3 razy. Raz na jakiś czas spoko, ale nie regularnie. Okej, czyli wiem, że inne typy treści to moje treści i jeszcze dostaję feedback od odbiorców, że to są te treści, które oni najchętniej ode mnie przyjmują, czytają, oglądają, cokolwiek to jest i są najbardziej wartościowe. Czyli jeżeli masz tą informację zwrotną, bo robiłeś to jakiś czas, to musisz na czym się skupić. Czyli z jednej strony określasz tematy profilu, a z drugiej strony po prostu zaczynasz działać. I jeżeli decydujemy się na zaczynamy od postów ze zdjęciem, robimy to przez jakiś okres, tak, żeby być w tym dobry, dopiero bierzemy się za następną działkę, tak? Czy to rolki, czy to stories, czy to grafiki, czy slajdy. Ja jeszcze tylko chciałem tutaj wrócić do czatu, bo już czat nam się troszeczkę ożywił. Tutaj jeszcze Joanna powiedziała, że feedback mówi, jeżeli chcesz nauczyć się grać w tenisa, musisz grać zawsze z lepszymi. To nie zawsze moim zdaniem działa, bo ciężko by było postawić jakiegoś nowicjusza, a naprzeciwko niego Federera czy kogoś innego, to mógłby się człowiek zniechęcić, także nie zalecamy wam od razu. Lepszy, tak. Ale może nie już tam gdzieś. Tak, dokładnie. I tutaj mamy właśnie gorzej, jak prowadzimy profil dla klienta. Dla klienta nie dostarczy. Klient nie dostarcza wystarczająco dużo swoich zdjęć, wtedy trzeba robić grafiki z stokowymi zdjęciami lub po prostu wynająć paparazzi, którzy będą robić klientowi zdjęcia z ukrycia na przykład. Nie było w tym komentarzu. To jest tylko moja taka rada taka. Nie, no to w tym przypadku Kasia oczywiście. Jesteś panu asystentką, czy specjalistą social media? No daj Kasia znać, czy zajmujesz się właśnie, czy prowadzisz profile na Instagramie. Oczywiście dajcie znać, bo tutaj też dzielimy się, ja w ogóle mam taki pomysł, już o tym troszeczkę mówiłem na wakacjach, będę chciał go przemyśleć, żeby raz w miesiącu będę chciał w ramach marketingowego Espresso prowadzić, no nie wiem, pierwszą środę w miesiącu live networkingowy, czyli po prostu wszyscy będziemy mogli tu się spotkać, pogadać, czy możemy właśnie sobie pomóc, co możemy zrobić. Też będę was zapraszał tutaj do siebie, będziemy rozmawiać, ale to tak na marginesie. Joanna, dzięki za opinię. Tak, to tylko moje zdanie, takie przemyślenia luźne na ten temat, ale bardzo fajnie. Joanna ostatnio też rzuciła świetny cytat. Tydzień temu było, że ten, kto pyta, jest przez 5 minut głupcem, a ten, kto w ogóle nie pyta, zostaje głupcem na zawsze. Także piękny cytat. Fajnie, Joanna, dziękujemy za twoje komentarze i cenne tutaj uwagi, tak dla was wszystkich. Czyli tak. A jeszcze właśnie chciałem nawiązać do, jeżeli o zdjęcia chodzi, post i powiedziałaś na końcu bardzo ważną rzecz, hashtagi. Chciałbym rozwiać mit, żebyśmy tu, Gosia, rozwiali mit hashtagów. Hashtagi działają na Instagramie, hashtagów używamy na Instagramie. Na Facebooku hashtagi nie działają. Zgadzasz się ze mną? Nie, no wszędzie działają, ale nie mają takiej mocy jak na Instagramie, tak, że wrzucamy post, a pod postem, prawda, jest tam taka ścieżka hashtagów, tak, czy w ogóle to ma sens, tak, czy w ogóle na Instagramie, ja mówię, na Facebooku nie ma to sensu, możemy, oznaczamy osoby, profile poprzez dodanie małpki, ale czy na Instagramie jest sens, żebyśmy na każdym poście pod spodem dawali, nie wiem, 30, ile tam można maksymalnie dać hashtagów, czy jest to w ogóle sens? Tak, ma absolutnie sens. Wiesz, to każda strategia gdzieś tam działa w jakimś stopniu. Tak jakby ja bym miała powiedzieć, że to jeżeli mamy jakąś taką michę, tak, i wkładamy do niej żwirek, kamyki i wielkie kamienie, no to myślę, że hashtagi są gdzieś między żwirkiem a kamieniami. To nie jest ogromny wpływ, ale może mieć super wpływ, jeżeli rzeczywiście dobrze je poznasz i zrozumieć. Takie hashtagi, jak do 30 hashtagów, to możesz dotrzeć do mniej więcej, jeżeli dobrze to je stosujesz, do 30% do 80% więcej osób poza osobami, które cię obserwują już, tak? Okay. Czyli dzięki temu ludzie trafiają do ciebie na twój profil. Jednak, żeby nie zniechęcać na początku wszystkich użytkowników Instagrama, skup się przede wszystkim na tworzeniu treści. Nie musisz
od razu być masterem używania hashtagów, żeby tworzyć treści. To przyjdzie z czasem, z doświadczeniem, ze zrozumieniem i oczywiście z zasięgami, tak? Dlatego najpierw się skup na tworzeniu treści i nie zrażaj się hashtagami, a w drugiej kolejności, jak już będziesz na to gotowy, też ogarnij hashtagi, że się tak powiem. Okej, okay, ale czy warto wziąć po prostu sobie takich 6, 7 do 10 hashtagów stałych, mieć gdzieś po prostu skopiowanych gdzieś w dokumencie i po prostu pod każdym postem robiąc tylko kopiuj wklej? Czy jest to sens? Będzie trzon hashtagów, które są dla ciebie kluczowe i będzie część twoich hashtagów z tej paczki 30 hashtagów, które można dodać do każdego posta. Część z nich będzie tworzyć ci zasięgi, a część będzie tymi hashtagami, na których ty chcesz się wypozycjonować jako ekspert. I będą to hashtagi, które opisują to, co oferujesz i w czym się specjalizujesz, czyli w tym twoim przypadku hashtag marketing, hashtag biznes, hashtag marketing online, hashtag marka online. To są hashtagi, które w twoim przypadku nie będą się zmieniać. A już nie na pewno na rynku polskim, gdzie hashtagi według mnie w niektórych branżach są bardzo ograniczone i nie ma dużo wariacji, to one tam nie będzie rewolucji w niektórych branżach, takich na przykład mojej i twojej. Ale będzie trzon, wracając do pytania, będzie trzon hashtagów, na które określają twoją specjalizację i one się nie zmienią do tak długo, jak ty nie zmienisz specjalizacji. Joanna napisała, co działa na Facebooku, jeśli nie hashtagi. No teraz na Facebooku nie będziemy mówić, hashtagi nie działają tak, jak można, prawda, dać hashtag i jeżeli będziemy tego pilnować, będzie coś określone, tak jak ja daję do marketingowego espresso sporadycznie, ale to nie jest tak, że pod każdym postem wrzucimy jakieś kategorie i poprzez te hashtagi nasz post uzyska na przykład zasięg większy o 50, 40, 60%, jak to jest na Instagramie. Tak, na Facebooku to nie działa na pewno, dalej tutaj nie będziemy się zagłębiać. Pytanie do Gosi, doszły mnie słuchy, że kolejna zmiana na IG, lepiej teraz dawać hashtagi w komentarzach, nie w poście i nie 30, a około 8-12, to prawda? Wiesz co, ja to widziałam i widzę, to rzeczywiście jest stosowane, ja tego jeszcze nie potwierdziłam u siebie, więc ciężko mi na ten temat się wypowiadać, jak będę miała jakieś konkluzje, pierwsze obserwacje, to super. Jeśli chodzi to jeśli chodzi o ilość, jeśli chodzi o gdzie je umieszczać, to tak długo jak nie masz jakiejś konta, które ma ogromne zasięgi, ogromne społeczności, to nadal sugeruję używać, stosować i dodawać w opisie. Kasia napisała właśnie, że jest współtworzy agencję social media marketingową i prowadzimy Facebook, Instagram. Pozdrawiam koleżankę. Piotr nas pozdrawia też tutaj z Dolnej Saksonii. I słuchajcie, Joanna pisze, czy zamieszczać jako hashtag słowa kluczowe, które szukają nasi klienci na Facebooku. Znaczy na Facebooku, słuchaj, Joanna, no my teraz tutaj nie będziemy, ja już tutaj już powiedziałem na to pytanie, my tutaj koncentrujemy się na Instagramie. Hashtagi nie działają tak jak na Instagramie, na Facebooku tak nie działają. Tak nie działają. Ale myślę, że chodzi tutaj bardziej, że tak, że słowa kluczowe, za pomocą których twoi klienci by szukali cię, czy to na Facebooku, czy w ogóle po prostu w wyszukiwarce Google, tak? Tak. Znaczy, to nie jest sprawdzone do końca, to nie jest tak. Ja mówię, można zaznaczyć, to się wtedy podświetli. Marketingowe espresso czasami tak robię. Jeżeli ewentualnie ktoś by szukał marketingowe espresso, mogą te hashtagi pomóc na Facebooku, w wyszukiwarce na Facebooku, ale niekoniecznie. Okay. Jeśli szukasz polskich klientów, jeśli ma się klientów i Polaków, i Holendrów, to czy stosować dwujęzyczne hashtagi? To zależy, jak tworzysz treści. Jeżeli treści są rzeczywiście w dwóch językach, to wtedy ma to absolutnie sens. Ale jeżeli treść w języku polskim, a hasztagi pod spodem w języku polskim i holenderskim? To nie za bardzo. Nie za bardzo, nie za bardzo. Super. Gdzie lepiej umieszczać hasztagi? Pomiędzy wyrazami w opisie czy pod opisem? Widzisz, te hasztagi są pod opisem. Pod opisem. Gosia, ja życzę Tobie wspaniałego, słonecznego dnia. Dziękuję Ci za to, że mogłeś tutaj z nami być, dzielić się wiedzą. Wam dziękuję, kochani, za swój czas. Tobie jeszcze oddaję oczywiście na koniec głos i nie wiem, czy może byś chciała się coś zakomunikować. Może... Nie, przede wszystkim dziękuję za wasz czas. Bardzo fajna społeczność tutaj jest, więc bardzo... Super.
czuć pozytywną energię. Tak jak Piotr wspomniał, dużo było tutaj o hashtagach. Na moim blogu jest artykuł, chyba nawet na stronie, pierwszej stronie już jest wielki artykuł na temat hashtagów i tam można znaleźć też strategiczne podejście do hashtagów, więc skorzystajcie z tych treści. A w międzyczasie po prostu zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie Gosia Lammers. Tam są wartościowe treści, a jeżeli chcesz skorzystać z mojej konsultacji, czy z mojego wsparcia, czy programu indywidualnego Instagrama, to zapraszam. Z chęcią pomogę Wam. Oczywiście. Ja zachęcam do obserwowania Gosi, bo można zobaczyć na Instagramie Gosię w ręczniku, ale nie samym, pamiętajcie. Naprawdę, to jest było super fajne i to jest właśnie tak, że tworzysz świetne. Ale widzisz, jak to działa? No, to głupi post w ręczniku, a mówimy już o nim trzeci raz. Dokładnie. I nie tylko my, bo wspomniała o nim Dorota. Także gratulacje dla Ciebie, Gosia, bo był naprawdę bardzo fajny, świetny materiał. Moc buziaków dla Ciebie, dla Was, kochani, wspaniałego, słonecznego dnia, dużo energii i co, do następnego razu. To wszystko na dziś, dziękuję Tobie serdecznie za Twoje zaangażowanie i za Twój poświęcony czas. Jeżeli ten materiał podobał się Tobie, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, abyś już nigdy w przyszłości nie przegapił właśnie takich wartościowych materiałów z zakresu wiedzy o marketingu online i na temat, jak prowadzić biznes w internecie. Ja tylko dodam, że ten materiał został opracowany na podstawie transmisji na żywo, które prowadzę w każdą środę o 9:30 rano na swoim fanpage'u na Facebooku Marketing to Podstawa. Oczywiście z całego serca zapraszam Ciebie, abyś był z nami, była z nami na żywo podczas tych spotkań, ale jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie możesz, to tutaj na moim kanale YouTube w każdej chwili możesz sobie sięgać po te nagrania. Ja życzę Tobie jeszcze wspaniałego i owocnego dnia. My widzimy się tradycyjnie za tydzień. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Cześć.